Czy ja mogę zacząć? No chyba odliczyłam, tak. Nie? Aha, cześć, witajcie, to my, Customowi, Frodo i Deseo. Cześć, witajcie w naszym comiesięcznym, że tak powiem, troszkę... troszkę zaniedbanej serii. Trójkącik customowy. Dzisiaj, tak, zaprosiliśmy do wspólnej zabawy Krystiana. Cześć. Witam was bardzo serdecznie. Tak, słuchajcie, jak nie wiecie, customowy trójkącik to nic innego jak właśnie takie wspólne granie z widzami naszymi, z youtuberami. Dzisiaj sobie zagramy w custom z gry Tomb Raider pod nazwą Summer Adventure. Autorem jest Mugs, ocena 9.1. I tutaj Lara kontaktuje się z British Museum w sprawie kradzieży statuły Bested. Dowiaduje się, gdzie może być ukryta, właściwie gdzie złodzieje ukryli tą statuetkę, więc wyruszamy na jej poszukiwanie. Okay. Krótko na temat. Dodać, że tak? Też zapraszam was na kanał Krystiana, dlatego że Krystian nie jest tylko zwykłym widzem, on również nagrywa. Dlatego mówiłem, youtuberzy, widzowie, tak. Tak, zdarza mi się nagrywać. Dziękuję. Zapraszam serdecznie. Zresztą masz taki fajny radiowy głos. Tak! Jezus! To prawda! Aż mi gorąco. Nie spodziewałem się takich rzeczy na początku. No dobra. Ale są piękne klimaty, taka dżungla w ogóle. A Krystian nagrywa swoją perspektywę, także wiecie. Jakieś fawki, rawki z jeepami, jakieś tutaj teges, szmeges. Nie wiem, mam już odpalić New Game? No, New Game lecę. No dobrze. A, i nie mogę wyjść z jaskini. No dobra, to ja też odpalę. Okej. Okay. Widzę, że takie dość wysokie teksturki tutaj były przez autora zapodane. Zielono mi. Jezu! Strasznie ciasne tutaj pomieszczonko. No, mogłam wyjść stąd. Ale gościu mnie jakiś zaatakował od razu. Ona ma różową, żurową. A żurową gumeczkę. A no ma! A żurową? Nie no, różową. Język mi się plącza. Czy wspominałem, że to miało być na wyspie? Że to miało być na wyspie? Coś wspominałem? Tak. Deseo, co ty mówisz? Ty jesteś o tym customie w ogóle? No tak, nie słuchałeś nic w ogóle. Jezus. Kurde, kompletnie nic. Od czego my szukamy? Statuetki bez bandytów. No tak. Którzy mają tą figurkę. Figurkę mają, zajumali i no trzeba ją zabrać. Ona ma sekret. No, już? No zaraz po prawej stronie się trzymałam i jest jakaś taka wnęka z shotgunem i z nabojami. Trzy sekrety. Bo ja już do wody żem wskoczył. A, to nie, to ja jeszcze... W ogóle tak, może słuchajcie, trzymajmy się jakiejś ściany, albo może nie ścieżki, tylko ściany, jakiejś strony, żebyśmy się nie gubili tu. Ja wam tak, nie powiem, co tutaj jest. Prawą, to może prawą. Tutaj w tych haszczach? Jakieś takie haszcze są? No jest okienko po prostu. Dobra, tak mam. Jak wyszedłeś. No. Co to jest? Shotguny jakieś? Krystian, masz sekreta? Już idę do niego. Bo walczyłem z piranią. Wpadł do wody. Wygadałem się, miałem nie mówić, co tam jest. Bardzo dobrze, że powiedziałeś. Ja już tutaj wyciągnęłam te swoje sprzęty. Tajemniczymy się. Proponuję trzymać się jednej strony. Jak już trzymamy się prawej, ale tam już nic dalej nie ma. No dobra. To co nie... Już wiem gdzie. Okej, okay, dobra. O Jezu, a ten tu przylazł w ogóle. Po co tu przylazł? No, przyszedł. On w ogóle rzuca granatnikami. Granatami, nie granatnikami. No ale nic nie zostawiają ci, ule. No nic. To co, potem trzymamy się lewej? Teraz lewej. Czyli jak wyszliśmy, to lewej. Masz, Krystian, sekreta? Oczywiście, że mam. No i fajne. Teraz się bije z gościubą, znaczy gościem. Dobra. Wspinam po lewej stronie. Ta się wspina, ten walczy, ja idę. Jakieś zejście. A to nie jest do początku? Tak, to zejście w lewo jest do początku. Aha, czyli byłeś już tam, tak? A byłeś tu dalej, się wspinałeś, szedłeś dalej tą dróżką wyżej? Nie, jeszcze nie. Są jakieś skosy i jakieś trójkąty, z tego co widzę. Jezu. Czeka, to jest jakaś palma. Jaki to ma zasięg? A jak ci w ogóle... Ja cały czas słyszę stykanie. Też słyszę. A powiedz mi, Krystian, jak ci się generalnie podobają customy?
customy są dla mnie po prostu nowym odkryciem gry, powiem tak reklamowo, bo do swego czasu, ja na przykład nie lubiłem customów parę lat temu, zgrzeszę, nie hejtujcie, ale tak gdzieś od mniej więcej roku, jak zacząłem grać w te tytuły, które mnie przyciągnęły, czyli szczególnie w te takie levele z Natlą, Atlantyda, te klimaty, to naprawdę powiem szczerze, że żałuję, że wcześniej nie odkryłem rzeczy, bo dużo straciłem. Bardzo mi się podoba. Są zarąbiste. Powiedziałbym co innego, ale no nie wiem, czy mogę. Ty tutaj jesteś naszym gościem, możesz mówić co chcesz. Okej. Dobra, pa. Okej. Słuchajcie, ale tam chyba nic nie ma, bo ja tam polazłam dalej wyżej, ale nie widzę nic. Też jestem wyżej, próbuję coś tutaj wyjść, zobaczyć, ale oprócz jakichś trójkątów i kawałków ziemi, to serio tutaj nic. Tutaj, nie, nic tutaj nie ma. Cały czas mamy jakąś bramę. Właśnie tak, żeście skakali, rozumiem, tak? Tak, jestem przy jakichś bramach tutaj, ale tu wszędzie wszystko pozamykane, to nie wiem. Ja skakałam po trójkątach i bram żadnych nie widziałam, ale... No tutaj są te takie, no siatki, nie? Wszędzie pełno siatek. Wszystko ogrodzone, te domy. Więzienie w końcu! To do siatek to ja się powoli zbliżam, ale... Aha, już jestem tu. A tu jest jeszcze jakiś... Ja tu bardziej... Ja zapomniałam sobie głowę. No, no. O! Ja tu się tak coś... bardziej skupiam, na razie łażę po tych kniejach. Można to rozwalić, no to jest standardowo. Kniejach. Knieje. Szumią knieje. Czarownicy się oglądało, nie? Że knieje. Ona jest czarownica, ona jest sama jak czarownica. No da. Wiesz co, jak ty tak możesz, ja i czarownica. Gdzie kobiet było? No gdzie? Czarownicy są seksy. Oni są w ogóle z gębę, są straszni. No, takie dziwne usta ma. Piękni! Wygląd, wygląd nie jest najważniejszy, pamiętaj o tym. Wiem, ale oni wyglądają jak plastyki się trochę. Ej, może byśmy popływali, co? Poczekaj. Bo tak łazicie, łazicie, a... To kółeczko, no właśnie. Kółeczko zrobimy. Nie wchodzimy tam oczywiście, gdzie są te furtki. No właśnie jestem, a to wszystko pozamykane jest. Tu jest jakiś domek po ja prawej, ja a popływam. Już nic nie ma. Nie słucham was. Okej. Okay. Jest nam z tym dobrze. Znaczy, będziemy się trzymać. Ja popływam, tu trzeba zobaczyć, co jest w wodzie. A to płyń. Ja nie chcę. Cholera, nie ma nic. Ja pływać nawet nie umiem. No teraz to już skoczyłam do wody, to już chyba muszę. Nie no, trzeba coś zobaczyć, bo tutaj jest dość spory obszar. Nie, jest. Nie, to nie chyba ona jak ta barakuda, dobrze? Pirania. Nie no, mnie taka barakuda goni, pirania nie. Ach, ta taka długa taka, tak? Mam coś. W wodzie? Tak, mam amunicję. Do... A. Do czego to jest? Do rewolweru. Mogę jakoś zabić tą... Jezu, co się stało? Co się stało tutaj? Czy można wypłynąć gdzieś? No właśnie z tym może być problem, bo ja próbowałem wcześniej i cały czas mi wpadała do wody. To trzeba się wrócić. Jestem. Ano. Pod wodą. Byliście tutaj, gdzie jest taka siatka. Tak, tylko tą rybę chcę wykończyć. Jest jakiś możliw? Możliw, możliw. A, bo ja zaraz tracę HP, faktycznie. Na dwie są, wiecie co? Matko, zostaw mnie! Boże. Nie no, strasznie tutaj jest kapa z wypłynięciem, o co chodzi? Znaczy jest jedno miejsce, wypłynąłem, udało mi się, ale nie powiem wam gdzie, bo... Ja szukam! Jest, ta przestrzeń pod wodą jest tak ogromna. Bardzo. Ale tutaj tak patrzę, to w większości to jest... Pusto, nic tutaj nie ma. Czy te ryby giną, czy one są nieśmiertelne? Nie próbowałem jeszcze. Jezus, serio? No gin. To jest pusto. Nie no, to jest jakiś... O, już zginęła. No ja jedną zabiłem. One ale... strasznie, dwie już są, strasznie szybko. Ile tu jest miejsc do pływania, to jest jakaś patologia. Chciałem to samo powiedzieć, pomyślałem, ale nie powiedziałem. Dobra, ja no się pozbyłem tych ryb w końcu. Czy coś znaleźliście konkretnego pod wodą? Jakieś, czy no tylko po prostu przejścia? Tylko to, tylko... Nie no, one mnie tutaj po prostu też robią.
Jakieś dźwignie, coś tego. Ja nie jestem w stanie nigdzie, słuchajcie, wyjść. Nigdzie. Nie, no, trzeba się wrócić bodajże na piach. Tam jak jest ten budynek z tą ich siedzibą, to tam jest taka mała dziura w ziemi, piaszczysta, i tam idę. Możesz wyjść. To co to jest? A, to jest ten, ja tam idę do ich siedziby. Ja jeszcze popływam. O, panie. Pływaniem to później. Za duży obszar jak dla mnie na razie. Mhm. Jak coś znajdę, to powiem. Albo nie. Okej. Okay. No nie, no ja mam tylko to ammo i w sumie to tyle. Ja to otwieram. I co, schodzisz tam? Schodzimy tam? Gdzie? No tam za tym za tym ich bazą jest taka dziura, nie? Aha. Zlazłeś tutaj? Pływam jeszcze, to co mam robić? Coś w tej wodzie jest, ale trochę mi się zygoć chce. No jest jakieś tam przejście, ja widziałem, że jest jakieś, tylko teraz pytanie, czy co robimy, czy idziemy tam, gdzie ty, tak? Tak. Tylko nie wiem, tak, idziemy tam, gdzie ja. Nie wiem, gdzie to jeszcze. Bądź naszą gwiazdą betlejemską. Po prostu tam, gdzie były te kratki, te furtki takie, co była ta baza. Do zestrzelenia? Taka, nie? No, ta cała baza, jak tam jest. No to idź tam, bo jest takie do zestrzelenia te takie barierki. No i spadł w dół. Dobrze. Ale ona się tutaj wszędzie badzi, kurde. Te rożki. No tak troszeczkę. Aha, czy ja tu mam w to strzelić? Czyli ty już jesteś na dole, tak? Tak. Okej. Okay. Jestem. Jest jakaś świnia, słuchajcie. O, spadła. Drabinka. O kurde, Jezus! Się... Ja tam dopiero zmierzam. Spadłem w dół. A. Jeszcze. Bo ja generalnie nie poszłam, tam była jakaś drabinka, widziałam, ale ja taką klapę otworzyłam. Okej, okay, a ja właśnie spadłem z tej drabinki w dół i widzę, że jest jakaś brama i klucz, więc już czyli wiemy, jest tam, dobra, czyli jest tak. Tam zamknięty. Aha, bo tu się tak? Podłoga zastędza. Tak. No dobra. Co tu mówicie jest? Jest drabinka jakaś, widzę. Idzie, poszliście? Nie, nie po drabince. Idź tam, czołgaj się i jest klapa. I jest kolejny chłopek. Roztropek. I kolejna dźwignia, słuchajcie. Czy on coś zostawił? Nie. Oczywiście, że nie. A, to my jesteśmy w tym domku. Okej. Okay. Problem polega na tym, wiecie, że ja nie wiem, co się dzieje, kiedy my ciągamy te dźwignie. Aha, tu się otworzyło, okej. Okay. No to przynajmniej wiem. Z tej strony. Sia Lab. Jakiś laboratorium. Ona mi tej klapy nie chce otworzyć. Jak to? Hamuwa w ogóle. No chwytam, ona nie chce. Ja tak, a ona nie. Beczkę można rozbić? Tak. Tak. Sam sobie zadałem pytanie i sam sobie odpowiedział. Co robi dźwignia, mówicie, że co? Nie wiadomo. Ta druga dźwignia otwiera tutaj furtkę. To można coś zabrać z tego? Co to za ten? No właśnie próbuję z tych... ale chyba nie. I to takie czołgane, tak? Idzie się tu? Tak. No to idę. Ale tu jest zamknięte. Chyba, że coś pominęłam. Kuderka. Schodzę dziś. Aha, pominęłam, dźwignia naścienna, jak byk. Jak wzięliście już drugą dźwignię? No teraz jakąś. Ja w ogóle próbuję doskoczyć do góry, żeby ona mi otworzyła tą klapę, ale ona nie chce mi tego złapać. Zobacz w dobrym miejscu, w którym masz rączkę. Rączka. Widzisz tą rączkę? Mhm. Widzę, no i właśnie tam skacze i ona nie. Ale... Próbuję... Chytasz się CTRL, nie? Mhm. Tak, no tak. Ja wiem, ale ja wiem, że ja polecam. Na wszelki wypadek zawsze warto spytać. Na wszelki wypadek, po prostu. Na zwyczajnym świecie. Nie no, czego mi tu robisz? Czy z tych półek można coś zabrać?
Chyba, że ja muszę jeszcze raz wczytać, może mi się coś zacięło. No. Widzę dźwignię naścienną, widzę. Mhm. Obok tych półek tutaj. Tak. Dobra, nie mam pytań. Nie ma coś, że... jest, coś, ja jestem ciekawa. Coś musiało być. Coś na rzeczy. Nie wierzę, że coś strzeliło. Ja pytałem, ale trzeba było się odwrócić. Aha. Aha. Takie buty. Wiecie co, no jak tam pójdziesz, będzie jeszcze jedna dźwignia i taka będzie później jeszcze naścienna. Jakby... Docelowo dojdziesz do ostatecznej dźwigni, która jakby właśnie coś pod wodą, słuchajcie, otworzyła. Pod wodą, tylko, że... tak, jest teraz dopiero. Tylko, że ja nie kojarzę absolutnie nic, żeby gdzieś tam pod wodą było coś takiego. Aha. Dobra, mam tutaj opuszczam. No ale tutaj jeszcze nie wszystko ogarnęliśmy chyba, nie? Bo tu był jeszcze dalej korytarz. Już widzę, że to duże jest. To właśnie... na coś do góry. Tu. Coś jest, aby mi się co wydawało? Ty tam chcesz? Nic nie chcesz. No słuchajcie, wstępuję tam do tej dziury i... A ta drabinka, bo mówisz, że tam jest jakieś... jakieś zamknięte drzwi były, tak? Tak, i miejsce na klucz. Miejsce na klucz. A nie było nic takiego, co by mogła, żeby Lara mogła wpaść do wody? Nie. Nic, żem nie widziała takiego. Tu jest jeszcze, czekajcie, tu jeszcze... Jeszcze jedno? Gdzieś jeszcze idę. Jakieś znajdźki. To będzie sekret pewnie, co? Mm. Tak, mam sekret, słuchajcie. Apteczka. Jak jest ta pierwsza dźwignia, to jeszcze jest takie wejście na górę, wiecie? Dobrze. Okej. Okay. Właśnie ja tu próbuję do góry. Patrzę, jak tu wskoczyć. Jak tutaj był ten koleś, co tak pleckami było do dźwigni, no, to musicie się jeszcze cofnąć tutaj po schodkach do góry. To jest taka dziura, tu można się wdrapać i to jest sekret. Oj, nie wiem, czy ja będę pamiętał, o jaką dźwignię chodzi, bo tych dźwigni były trzy chyba. No tam, gdzie on stał, tak pleckami. A pomyślcie, że ja pamiętam, gdzie tam byli Willy goście. No jeden taki tam, no pierwsza dźwignia. Idę. To mi gdzieś wyszła. No to... Pierwsza dźwignia to była ta z beczką. Mm-hmm. Nie było wtedy żadnego gościa. Aha, no to druga dźwignia. Tam, gdzie koleś był pierwszy, no. Został do nas pleckami. Tak. Tu do dziura. Mówisz, że gdzie? Żeby się wrócić do góry i gdzieś jakaś po schodach, tak? Tak, no, jak wchodziliśmy tutaj, znaczy jak schodziliśmy po schodkach, to zaraz jest, spojrzyj w górę, jest taka wnęka. Okej. Okay. Masz to? Mhm, wchodzę. Jest sekret? Jeszcze zobaczę tą drabinę, co mówiłeś. Mhm. Aha, tutaj... Podłoga się za... Aha, się podłoga za... Tak, tak, i spadasz w dół. Mówisz, szczerze mówiąc. Nie widzę nic do góry. Nie ma. Ja wszedłem w szyb wentylacyjny, ale... Jest dziura, ale no przecież tam nie ma żadnej drabinki, więc o co kamam? Nie wiem, o czym mówisz. A ja nie mówiłem o drabince, tylko po prostu... No nie, ale mówisz, że gdzieś do góry, no więc szukam. Mhm. To ci mówię, że jest tylko okno jakby takie otwarte u góry i nic więcej. Chyba, że to jest jakaś drabinka? Nie. No ja nie widzę nic do góry, także... Serio? To ja nie wiem, może... No ja jestem w szybie, ale... Dźwigni plecami. No i co? Tak. No i idźcie na te schodki, skąd przyszliśmy, tak? No dobra, no. No i tutaj zaraz, gdzie te schody, to jest wejście na górę. No, no ja jestem w tym szybie właśnie, no. No i nie macie na górze nigdzie jakiegoś szyba? No przecież tu przyszliśmy stąd. No właśnie, i tutaj też jest jeszcze jedno, obok. Obok tego, co przyszliśmy, obok jest dziura kolejna. A... Kie? I can't see it. To jest jedna tylko droga. To muszę się tam wrócić do was w takim razie. Cieszę się, że nie tylko ja mam z tym problem. Dobra, wracam. To się, jest jedna jedyna droga. Nie ma żadnej innej. No to jest tego kuckowanego, tak? Co przyszliśmy, tak? To zaraz obok jest następna dziura. Dobra, ale teraz mam wyjść tam, gdzie chłop, czy mam się wracać? No tutaj, gdzie stąd przyszliśmy, no czyli te kuckane. No dobra, no i teraz wychodzę, no.
Wychodzisz. No i jest do góry takie. No to tak? Nie wiem, pierwszy schodek, drugi schodek. Na drugim schodku jest wejście do góry. Jaka cisza. Krystian, no masz to? Skupiamy się. Nie mam. To nie wiem. Ja już zobaczę jeszcze raz. Na drugim schodku do góry. No. I tylko to tykanie. Teraz widzę, tylko po prostu Grzesiek nam kazał się czołgać, no a niepotrzebnie. Czekaj, zaraz. Grzesiu, kazałeś nam się czołgać, wracasz no bo... tą dziurą po prostu. Nie, a my nie mieliśmy wracać tą dziurą, tylko nie, po prostu nie, na schodkach. Nie, tak nie mówię. Mówiłem o schodkach, że tu są przy schodkach kolejne wejście czołgane. Ale nie, żeby się czołgać z powrotem w tamto, skąd przyszliśmy. No dobra, mam w każdym razie. Krystian, masz? To ja się jeszcze tam wrócę. To teraz by trzeba było... Aha, bo ty też jeszcze nie wziąłeś tamtych dźwigni, tak? Nie otworzyłeś jeszcze tej klapy podwodnej? Podwodnej? Nie miałeś jeszcze nic takiego. Chyba nie. Dobra. No bo zrób sobie najpierw może to, a na powrocie po prostu... Jak zrobisz już tą dźwignię i zobaczysz, że otwiera się podwodna klapa, no to na powrocie powiem... Bo to nie było z tym gościem, co do nas stał plecami, nie? To nie jest ta klapa. Nie, jeszcze. Nie, on nie, otworzył nie. tą dźwignię, którą właśnie jak stał gość plecami, to otworzyła zaraz obok taką furtkę i tam są takie półeczki, nie wiem, czy ty je widzisz. Tylko uważaj tam, bo ci wyskoczą. Takie po lewej i po prawej stronie są półki takie białe. To w tym pomieszczeniu z półkami u góry musisz się dobrze rozejrzeć, jest dźwignia naścienna. Tak. Okej. Okay. Już patrzam. A widzę. Dobra. I jak ją ma? Tylko uważaj, bo tam przyjdą. Wtedy powinno się właśnie zrobić tą kłodą. A tam dalej nie... Teraz tą naścienną. Dobra. I jak tam zejdziesz na dół? Tak się czuję trochę opóźniony. Tak mnie głupio. No spokojnie. Generalnie no zadaniem jest teraz znaleźć to cholerne miejsce z tą klapą. Z tą klapą, tak. Tylko weź tutaj, popływaj no, nie z mam tym pojęcia. Wszystkim. Tu jest za dużo tego. Ja bym chciała w ogóle te ryby zabić, do tej pory ich nie zabiłam. One strasznie będą przeszkadzać. Będą, bo ja nie wiem, a gdzie a tu kolejna płynie. Się... Serio? Kurde, już mam trzy. Ja to też muszę wykończyć, nie ma co. No. Czeka? Nie. Nie popływam. Z shotguna rybę. Dobra. Słuchaj, to nie, bo szybciej jest. Trzy strzały i po niej. Nie będę się tutaj męczyć z nią. Dobra, zrobiłem już też tę ostatnią. I co, pokazała się klapa? O, tak, pokazała się. No to teraz wracamy chyba do wody, nie? No tak, bo pływam i szukam, no po co? Tylkoś muzyczka mi się włączyła, pływam i muzyczka jest. No to jak jest muzyczka, to jesteś na to dobrej jest drodze. Coś tu jest. Na bank. Tylko, że tutaj... Czekajcie, tu jakieś kraty są. Jest jakieś wypłynięcie? Jest. Właśnie jest taka... No jest wypłynięcie, ale nie można wyjść. Nie można wyjść, no ja wiem, bo ja tu też wcześniej byłam. Przy tej siatce i... takiej dziwnej, tak, nie? Przy każdej próbie wypłynięcia, no to ona... Po prostu żarły mnie te cholerne ryby. Jezus. Kamera. No i koniec. Kamera się badzi mi tu. Jakąś dobra, ja wychodzę. Czekaj, jakąś wnękę znalazłem. O! Ja chyba to mam. No ja też coś wnękę znalazłam, ale to nie. Jezus, nie gadajcie, że to jest jakaś czasówka? Nie. Oby nie. Nie, no. Mam te tekstury właśnie, co były... Co się ta klapa otworzyła. To mam takie tekstury, takie bardziej jak... Łódź podwodna. Dobra, i mówicie, żeby wrócić do wody. Dobra, do to wody. Ja wskakuję. Mam dźwignię podwodną. Dobrze. Mam jakąś wnękę. A mam sekret. O. Czat. Dobra, I'm underwater. Ale ta ryba mnie zablokowała i ona mnie już zabije. Też bym chciał sekreta. Rest in peace. No i mnie zabiła. Teraz już pewnie sekreta mieć nie będę. Bo już teraz nie wiem, gdzie płynęłam, więc... Ale to jest gdzieś...
gdzieś w tej łodzi podwodnej, czy bardziej tak w tę skałkę? Podwodnej? No bo ja jestem w łodzi podwodnej już, słuchajcie. Pierdziele. Ja też nie mam. Ale wiecie, jakie tu labirynty są? Już nie wiem, gdzie mam tu zamknięte. Aha, okej. Ja płynę jeszcze raz po ten sekret, ale... On jest gdzieś w skałkach? Co to jest? Tak? Jakieś gdzieś tam? No tak, nie wiem. Dobra, jestem przy siateczce. Pod wodą. To tak jest taka luka w tej siatce, nie wiem, zobaczysz. A luka jest w siatce? No jest. O, apteczkę nawet mam, ale zaraz się utopię. Na drugie luka. I tu jest apteczka w tej... Nie no, ja nie mogę wziąć tego sekretu, bo ja ginę po prostu. O, o. Okej. A mogę tu wyjść i zabić to rybsko cholerne, bo mnie tak to drażni. No ona mnie w ogóle przesuwa, pipa jedna. Tak, też zauważyłem. No to ją chyba mogę zabić, tak mi się wydaje. No i patrzcie, zchowała się. Piździelstwo jedno. Zostaw mnie! Chciałbym ten sekret, kurde, tylko nie wiem gdzie. Nie ten. Nie wiesz lokalizację. Nie. Jest takie, tam gdzie da się wypłynąć generalnie jest ten sekret. Nie wiem, czy pamiętasz, gdzie się da wypłynąć. No, to co? No to właśnie w tych miejscach jest sekret pod wodą, w takiej wodą? Bardzo wąskiej szparze. Dobra. To jeszcze tam popłynę. Jakbyś wpływał w takie wąskie... coś. A to jest w tej części bardziej zielonej wody, czy w tej niebieskiej? Tam, gdzie są takie kwiatuszki czerwone. A? Podwodne? Kwiatuszki czerwone. No one się tak mocno wyróżnią. Ale to nie, to nie, to ja to widzę, ale tutaj... Jakbyście od tego płynęli, to w kierunku... czekajcie. Ja widzę, jest tam przy tych kwiatuszkach czerwonych. To teraz jakbyście do takich zielonych, długich z ziemi. I tu jest wypłynięcie w ogóle. Okej. Patrzcie, no kolejna ryba, no. Nie mogę wam powiedzieć, wytłumaczyć spokojnie, bo ona nie jest... No chyba tutaj pływałem. No i musi takie tu być przy ścianie taka wąska szpara. O, to... Dobra, jest jakieś wąskie coś. Ale... Na pewno to jest to, jak wąskie coś. Znaczy, mówię o takiej roślince, ale tu? Aha. Może tu? Może ja byłem już przy tej zielonej, przy tym wąskim czymś, ale mnie rybka zająła. A stąd daleko jest do tego, gdzie ty jesteś tam z tą łodzią podwodną? Nie, właśnie. Tutaj, gdzie te siatki. Musicie tak tam manewrować tymi siatkami. No tam jest przejście takie wąskie w siatce, może tu. Ale to teraz mam do tych czerwonych kwiatków, tak? Nie, czerwone kwiatki. Nie? Nie czerwone. To nie jak przy czerwonych kwiatkach jest duży siatek. No tak, ale... mam jedną siatkę w czerwonych kwiatkach, no i co? Ale to nie jest... Ja mam teraz muzyczkę. Tam w drugiej stronie te... O, jak masz muzyczkę, to już jesteś dobrze, to jesteś przy dobrych siatkach. O, cholerne ryby. Ale już, o. Dobra, idź, dobrze, super robisz, tak, rób tak, nie, ale nie tak, nie! Nie, że zrobiła. Jedno przepłynęłam siatkę, dobrze. Ale ja przez drugą? A czemu drugą? Czekaj, bo jest no jedna to... i druga. No to najpierw tylko tak, ja też... Tak, są tam dwie siateczki. Przepływam przez jedną i teraz czekaj. Potem macie taką wnękę. Taką wnękę, tak? no, macie to? Płynęłam, tak, ja mam, ja wiem gdzie to jest, bo... Jaskinia. Zero małe. I od razu macie już takie tekstury, już widzicie? Już są takie tekstury. No przykro mi, ale... Łodzi podwodnej, nie? No tak, ale co z tego? Nie czaję. Ja widzę tą łódź podwodną, ale przepłynęłam przez jedną siatkę i co dalej? No i jest jaskinia, taka mała luka. Jest kolejna siatka. Nie ma jaskini? Ja przepłynąłem przez taką małą lukę w jej... Teraz... Ja właśnie jest na tej małej luce tutaj... Siatka. Jest potrójna siatka i teraz mam jakąś lukę, w której się zacięłam. Mhm, ja tak samo się zaciąłem i mnie tutaj... Okej, teraz widzę. I tutaj macie później właśnie... Masakra, bo to były aż trzy siatki. Wziąłem tą dźwignię. Oj, mamy apteczkę tutaj mamy. Tak, jest między siatkami ta mała apteczka. Kurwa. Aż tak? Dokładnie. Dobra, cięcie na chwilę, dobra? Cięcie! Okay.